Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Panie Wójtowie Radni. Mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej za rok 2012. Spółką takich lat ubiegłych, jednoosobowo kierował zarząd w mojej osobie. Praca zarządu nadzorowana była przez Radę Nadzorczą w składzie pan Karol Bawa, przewodniczący pan Jacek Kalinowski, zastępca przewodniczącego pan Emil Dodojewski, członek i sekretarz przedstawiciel pracowników, na czwarcie przedstawiciel pracowników i pani Barbara Stroicka. Decyzją zgromadzenia wspólników z dniem 31 października 2012 roku odwołany ze stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej został pan przewodniczący Karol Bawa. Na jego miejsce powołany został pan Sławomir Bier. Na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej decyzją zgromadzenia wspólników powołany został pan Jacek Kalinowski. Członkowie Rady ze swojego grona wybrali nowego zastępcę przewodniczącego, która została pani Barbara Stroicka. Informacje organizacyjne. Przedsiębiorstwo funkcjonowało w 2012 roku w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Podstawowy zakres działalności spółki to wytwarzanie ciepła w kotłach wodnych oraz jego przesył i dystrybucja na terenie miasta Wyszkowa. Na podstawie koncesji wydanej przez spółkę, przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2008 roku. Sprzedaż wyprodukowanego ciepła odbywała się za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości około 27 km i za pośrednictwem około 250 węzłów ciepłowniczych. Średnioroczne zatrudnienie w spółce wyniosło 52 osoby. W garści informacji finansowej, jeśli Państwo pozwolicie, suma finansowa na koniec roku 2012 wyniosła 22 377 842 zł. W stosunku do roku 2011 wzrosło o 274 tysiące. Zwiększenie sumy finansowej wynikało ze wzrostu aktywów obrotowych spółki, głównie pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych. W aktywach 52,6% stanowiły aktywa trwałe, daje to kwotę 11 760 8 tysięcy. Pozycję tę można wyrobić na podstawowe grupy, jak wartości niematerialne, prawne w wysokości 340 tysięcy, rzeczowe aktywa trwałe 11 200 i aktywa z tytułu rozliczonego podatku dochodowego w wysokości 170 tysięcy złotych. Pozostałe część aktywów to aktywa obrotowe w łącznej kwocie 10 609 tysięcy złotych. Podstawową i główną pozycją w tych aktywach stanowią zapasy, bo jest to 4 851 tysięcy, z czego 4 600, a więc 98% stanowi zapas węgla. Wiadomo, że tutaj zamknięcie roku finansowego zgodnie z umową spółki odbywa się na 31 grudnia. Wtedy oczywiście mamy największe zapasy i ta pozycja zawsze jest z tego powodu tutaj wydobywana. Podstawowymi innymi pozycjami to należności krótkoterminowe w wysokości 2 754 tysięcy, inwestycje krótkoterminowe 2 937 tysięcy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o 66 tysięcy. Jeśli chodzi o pasywa, to 78,1% stanowią tutaj kapitały własne. Następną grupą 21,3% to zobowiązania i rezerwy w kwocie 4 837 tysięcy. Z tej z kolei rezerwy na zobowiązania to 251 tysięcy, zobowiązania długoterminowe było brak, zobowiązania krótkoterminowe 1,025 tysięcy, w tym 143 tysiące dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj mamy 512 tysięcy do zobowiązania z tytułu podatku i ZUS. I rozliczenia międzyokresowe w wysokości 2,560 tysięcy złotych. Rachunki, wynik, przychody.
przychody ogółem wyniosły w roku 2012 14 280 prawie 6 tysięcy złotych. Podstawowe pozycje, więc oczywiście przychody ze sprzedaży ciepła w wysokości 12 milionów 45 tysięcy złotych, gdzie sama sprzedaż już ciepła to 11 900 2000 zł, jest to wzrost około 3% do roku 2011. Pozostała sprzedaż usług i towarów i materiałów to 743 tysięcy, a więc wzrost o 25% bo 125 tysięcy. Pozostałe główne pozycje to przychody operacyjne w wysokości 1 370 prawie 4 tysięcy i przychody finansowe, a więc kapitałowe, które spółka wygenerowała 267 tysięcy. Jeśli chodzi o koszty, to łącznie koszt poniesiony wynosił 14 81 tysięcy i był to spadek w stosunku z roku 2011 o 1,6%. Podstawowe pozycje kosztowe w stosunku materiałów i energii to 6 797 tysięcy, amortyzacja 2 080 tysięcy, fundusz wynagrodzeń 2 520 tysięcy, ubezpieczenia społeczne i świadczenia to 600, prawie 8 tysięcy, usługi obce w wysokości 687 tysięcy, podatki, opłaty 624 tysięcy, przypomnę, że tutaj płacimy w najwyższej stawce procentowej od sieci. Pozostałe koszty to 63 tysiące złotych, koszty finansowe 25 tysięcy i pozostałe koszty operacyjne w kwocie 356 tysięcy. Podsumowując króciutko wyniki finansowe ze swojej strony, chciałem powiedzieć, że uważamy, myślę, że był bardzo dobry rok dla przedsiębiorstwa. W sumie udało nam się zwiększyć sprzedaż z jednej strony, z drugiej strony obniżyliśmy koszty. To w sposób oczywisty spowodowało zdecydowany wzrost zysku, bo dla przypomnienia w 2011 roku spółka wygenerowała 21 500 zysków. Rok 2012 zamknęliśmy zyskiem netto w wysokości 146 469 zł. To, co istotne w moim przekonaniu, za co chciałem podziękować, to, że w całości zysk ten, zgodnie z decyzją zgromadzenia wspólników reprezentowanego tutaj przez burmistrza Grzegorza Nowosielskiego, pozostał w spółce, na kapitale, został przesunięty na kapitale spółki jako niezbędny wkład własny, który spółka musi gromadzić systematycznie, bo tak jak o tym rozmawialiśmy w ubiegłym roku, przed nami duża inwestycja i te środki i przygotowanie do tej inwestycji niewątpliwie jest tutaj potrzebne.